Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Chyba wyszło ze mnie zmęczenie z całego tygodnia, bo spałam dosłownie kamiennym snem i nie obudziłam się o 6.30. Wstałam dosłownie jak takie zombie trochę o 7.15 i miałam bardzo mało czasu, żeby się wyrobić rano. Dlatego też nie zdążyłam nawet zmontować filmu. Zdążyłam zmontować gdzieś tak 1/3 vloga, dlatego pewnie film będzie już po tym, jak skończę pracę. Dodatkowo jak wstałam, to się przestraszyłam, bo rano padał deszcz. Teraz już na szczęście jest za 10:08 i przestał padać, bo jak wiecie, chcę iść dzisiaj na drogę krzyżową ulicami miasta i boję się, że po prostu pogoda zrobi mi psikusa, że nie będę mogła iść, bo jestem mówiona w ten sposób, że idę na wózku elektrycznym i w ten sposób dzisiaj mam tylko możliwość. A jeżeli będzie padać, to niestety nie będę mogła pójść, bo wiadomo, lekka mrzawka, ten lekki deszczyk nic mi nie zrobi, bo akumulatory są zapakowane, ale jeżeli będzie ulewa, no to raczej słabo, więc będę się modlić schodzić, żeby po prostu się nie rozpadało. Teraz na razie się w miarę rozjaśniło, więc miejmy nadzieję, że tak zostanie. A niestety u nas jest taki zwyczaj, że na drogę krzyżową bardzo często lubi właśnie padać, w szczególności kiedy jest ulicami miasta. Ja teraz idę ostatni dzień już w tym tygodniu do pracy, więc się cieszę. Przede mną naprawdę fajny weekend, a tym razem dzień odpoczynku wypadł mi w sobotę. I niestety pewny plan został przełożony z soboty na niedzielę, co średnio mi się podoba, ale rozumiem, dlaczego tak się stało. Ostatnio mam tydzień dobrych wiadomości, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie to kontynuowane i że po prostu będę miała same pozytywne informacje. Dodatkowo w tym miesiącu kończy mi się umowa i potem około 15 mam mieć informację, czy już dostanę dłuższą umowę, czy też podziękują mi za współpracę. Zobaczymy. Skończyłam już pracę. Dzisiaj było małe zamieszanie, bo miałam umówione techników z telewizji kablowej na godzinę 15, a przyszedł technik o godzinie 13. Całe szczęście, że akurat wtedy miałam przerwę. Posprawił wszelkie sygnały internetu, posprawdzał, poresetował wszystkie urządzenia, modemy, więc teraz powinno wszystko śmigać. Dodatkowo też poprawił sygnał telewizyjny i zrobił drugie gniazdko, bo będzie miał teraz drugi telewizor. On za niedługo, tak naprawdę za kilka dni, więc będę mogła sobie oglądać telewizję teraz o późnych godzinach, bardzo się cieszę. Ale o wszystkim wam myślę opowiem właśnie w sobotę albo w niedzielę, to zobaczymy po prostu, jak się poukłada. Dodatkowo dzisiaj mam dzień dobrych wiadomości. Właśnie się dowiedziałam, że firma jest ze mnie bardzo zadowolona. Mieli dać znać 15, a dalej znać dzisiaj. Kurczę, rano miałam intuicję, jak było, mówiłam, że kończy mi się umowa. I dostałam informację na początku tygodnia, że będą rozmowy około 15, a tuż na koniec pracy dzisiaj dostałam informację, że firma chce ze mną przedłużyć umowę i czy jestem zainteresowana. I dostałam umowę na 2 lata, więc jestem szczęśliwa i zadowolona, że się sprawdziłam, że mam stałe zatrudnienie teraz na te 2 lata. I zauważyłam też, że bardzo często pojawiają się sugestie, że ja pracuję w konsultant. Nie pracuję w call center, od razu wam mówię. Co prawda nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Niestety taką mam umowę, ale powiem wam w ten sposób. Kiedy na rozmowie, właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej dowiedziałam się, że to też będą rozmowy telefoniczne z klientami, którzy będą mieli jakieś tam sprawy, to od razu skojarzyłam to z call center sama również. I powiedziałam, że nie, jak na call center to ja nie chcę pracować. Ale potem się dowiedziałam, że to nie jest tak do końca. Po prostu w moim zakresie są rozmowy telefoniczne wtedy, kiedy klient do nas dzwoni i ma jakąś sprawę. To nie jest call center. Oczywiście pracuję też na telefonie, ale to wiecie, to nie jest takie, że wydzwaniam do ludzi, namawiam do czegoś, tylko po prostu obsługuję telefonicznie klientów biznesowych i rozwiązuję ich problemy w dużym skrócie. A dział to jest logistyka i transport. Więc myślę, że teraz już nie będzie żadnych niedomówień, bo to nie jest tak, że ja gadzę call centerem. Ja kiedyś pracowałam na infolinii, pracowałam na słuchawce i to przez kilka miesięcy. Po tej pracy postanowiłam, że nigdy więcej. Ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy pracują dłużej na słuchawkach. Podziwiam wszystkich tych, którzy muszą się z tego utrzymać, bo to jest naprawdę niewdzięczna praca, bardzo męcząca. Ludzie często rzucają telefonami, krzyczą na takich konsultantów i to jest naprawdę przykre. Dlatego jeżeli pracujecie na infoliniach, to macie moje uszanowanie, bo po prostu ja długo nie wytrzymałam, pomimo że mam podejście do ludzi, lubię rozmawiać telefonicznie, to jednak to nie jest praca dla mnie, to jest bardzo męczące psychicznie. A tutaj jest już troszkę zupełnie inaczej, bo wiecie, klient dzwoni z konkretną sprawą, rozwiązujemy jego sprawę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też wtedy już zupełnie inna rozmowa, zupełnie inaczej ten dzień pracy wygląda.
i to jest jedno też z zakresu mojego obowiązku, ale też nie tylko, więc jest naprawdę dobrze. Za chwilę też będę miała dzisiaj na obiad sushi, na pewno wam pokażę. I jeżeli ktoś się zapyta, czemu mam teraz takie ciemne oczy, to założyłam soczewki, a znowu soczewek nie nosiłam kilka lat, boże, kilka miesięcy. To był ostatni raz, w ogóle miałam olbrzymie soczewki. Bo stwierdziłam, że gdzie się idę, tym bardziej pierwszy raz będę wracać po nocy na elektrycznym, że chyba muszę wszystko dokładnie widzieć. A w okularach, które kupiłam, nie mogę jeździć wózkiem, czy po prostu nie mogę ich mieć w dach, bo one są tylko z bliska, czyli do czytania książki, czy też do komputera. Dlatego tak rzadko mnie widzicie w tych okularach. Natomiast właśnie soczewki mam na co dzień, tak, do noszenia. I założyłam je specjalnie, żeby po prostu widzieć wszystko po drodze i żeby nie zrobić sobie dzisiaj krzywdy. Dobra, ja czekam na jedzenie i pewnie się do Was odezwę, jak przyjdzie sushi. Jest przed czwartą i właśnie przyszło moje jedzenie. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda mój zestaw. To jest zestaw Susando, nie wiem, czy będziecie widzieć. To jest zestaw z samym łososiem i to jest chyba mój ulubiony zestaw ogólnie, bo jak widzicie, po prostu wszystko jest z łososiem, tak jak nazwa wskazuje, i są i hosomaki, i California maki, i futomaki, więc wszystko po prostu. I to jest naprawdę chyba najlepszy zestaw. Myślę, że przy tak fantastycznym dniu jak dzisiaj można sobie uczcić sushi. To jest tylko mój zestaw, więc pewnie mi zostaje jeszcze na kolację, jak wrócę z drogi krzyżowej, ale ja sobie lubię zamówić większy, bo wiecie, raz człowiek ma ochotę na więcej jedzenia, raz na mniej. Jest obecnie 18:30 i za pół godziny wychodzę, bo o 19:30 zaczyna się droga krzyżowa, ale z parafii w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, więc około pół godziny będziemy szły z koleżankami właśnie do sąsiedniej parafii i stamtąd o 19:30 ruszy uroczysta droga krzyżowa ulicami miasta Redy i przejdzie właśnie do parafii Świętego Antoniego. To jest akurat taka tradycja u nas w parafii, że zawsze tydzień przed Wielkim Piątkiem jest droga krzyżowa ulicami miasta, a chyba od 2 czy 3 lat jest właśnie współtworzona z sąsiednią parafią. Dzięki temu też ta droga krzyżowa jest taka bardziej uroczysta, wiecie, więcej śpiewów, więcej ludzi, też więcej ulic do przejścia, bo jeżeli połączymy obszary dwóch parafii, no to wiecie, ta droga też jest dłuższa i droga taka krzyżowa jest naprawdę niesamowitym przeżyciem, bardzo ją lubię. Chodzę za każdym prawie razem, praktycznie w każdym roku, no chyba, że jest ulewa, no to tak naprawdę wtedy się dopiero nie idzie, ale nieraz byłam na takiej drogi zakrzyżowej, gdzie padało, ale na szczęście nie było ściany deszczu. W tej chwili jest dość pochmurnie i tak wiecie, ponuro. Jak widzicie, mam zapalone światło, mam zapalone tutaj lampiony, ale na szczęście nie pada na chwilę obecną, więc mam nadzieję, że tak już zostanie i że po prostu będzie pochmurno, ale bez opadów. Powiem Wam, że trochę się denerwuję, bo to jest długi dystans i też jest to takie stresujące, bo na drodze krzyżowej idzie się dość specyficznie. Wiadomo, jest wiele osób, gdzieś tam dzieci biegają, gdzieś ktoś idzie wózkiem. I trzeba bardzo uważać, ale postawiłam sobie takie wyzwanie, że chcę spróbować, nawet żeby doszło gdzieś tam z boku, ale chcę spróbować i chcę dać radę. Nie poszłabym jednak do sąsiedniej parafii sama, bo nie czuję się na siłach. Wam może się wydać to absurdalne, ale nie czuję się jeszcze na siłach, żeby po prostu iść sama, bo czasem może się zdarzyć gdzieś tam większy krawężnik, może się zdarzyć, że po prostu coś mi nie pójdzie. Po drugie, ja muszę się przyzwyczaić, że muszę po prostu patrzeć przez ulicę, co jest może taką rzeczą oczywistą, ale kiedy przez 28 lat ktoś Was prowadzi i nie musicie na to zwracać uwagę, to potem to jest dla Was taka zupełna nowość. O, właśnie mi miga bateria w aparacie, ale na szczęście mam drugą naładowaną. Dwie baterie to jednak jest komfort vlogowania. Zabieram aparat ze sobą i pewnie jeszcze w drodze do tamtej parafii coś nagram, ale to jest oczywiste, że na drodze krzyżowej nic nie będę nagrywać. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało i żeby wszystko poszło tak jak chcę, żebym nie miała żadnych problemów po drodze. I cieszę się, że podjęłam się takiego wyzwania, że chcę się rozwijać, wiecie, chcę jeździć na tym wózku elektrycznym, chcę się uczyć. I chcę być coraz bardziej mobilna, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dobra, teraz zostało mi jeszcze pomalować i ustawić, spakować małą torebkę, bo niestety jeszcze nie opanowałam sztuki prowadzenia wózka z dużą torbą, ale jeszcze wszystko przede mną. Tylko sobie spakuję małą torebkę i spakuję też aparat, więc idziecie ze mną. Ale odezwę się pewnie już do Was po drodze.
Udało się, dojechałam do Starego Kościoła, jak możecie zobaczyć w tle. Jechało mi się naprawdę dobrze, fajnie się szło z koleżankami. Miałam trochę problem ze zjechaniem w dół, ale to dlatego, że osoba, która mi pomagała, za bardzo mnie ciągnęła. Ale ogólnie to bardzo dobrze mi się zjeżdża po mieście. Teraz już będzie i łatwiejsza, a zarazem trudniejsza część, bo będę szła ulicą, więc jest zupełnie bez krawężników, ale za to ludzie będą mogli się po prostu przemykać gdzieś tam przed wózkiem, więc muszę bardzo uważać. Ale cieszę się, że zdecydowałam się. Pół drogi za mną, jestem z siebie dumna. Nie potrzebowałam żadnej pomocy przy żadnym krawężniku, tylko z jednego po prostu zrezygnowałam, więc naprawdę było super. Dobra, chowam aparat, idę na drogę krzyżową, odezwę się po powrocie. Jest po godzinie 10, ja wróciłam około pół godziny temu do domu. Ale wiadomo, zanim się ogarnęłam, rozebrałam, trzeba jeszcze zawsze przetrzeć kółka z piasku, bo później jeżdżę tym samym wózkiem po domu. Dodatkowo jeszcze kupiłam ciepłej herbaty, to bo troszkę zmazłam. To minęło około 30 minut, ale już się do was odzywam. To było niesamowite przeżycie i jestem z siebie bardzo dumna. Poradziłam sobie świetnie. W tamtą stronę do kościoła koleżanki nie musiały mi pomagać. Każdy krawężnik pokonywałam sama. Tylko jeden, w jednym miejscu mój tak zwany ulubiony krawężnik mnie wkurzył. Ale po prostu minąłem to, jechałam z drugiej strony chodnika i miałam gdzieś to, że nie mogłam wjechać po prostu na wyższy krawężnik. Ale tylko jeden, tak jak mam kiedyś miałam jeden, właśnie chyba na tutaj obrzeżach całego miasta spotykam taki jeden brzydki krawężnik, a tak jest naprawdę super. Poradziłam sobie świetnie. W drodze powrotnej, już w czasie drogi krzyżowej, szło mi się rewelacyjnie jezdnią. I bałam się bardziej, że będę padać na ludzi, wiecie, że będę robić jakieś korki, a naprawdę było chyba w miarę dobrze i było fajnie. Dodatkowo jeszcze była śmieszna sytuacja, bo na około pół godziny drogi zgubiłam moje koleżanki i szłam zupełnie sama i tak naprawdę trochę się bałam, ale poradziłam sobie świetnie i jakoś tak zupełnie było inaczej. Człowiek skupił się na drodze zupełnie też inaczej, bo i skupił się na ludziach, skupił się na tym, gdzie idziemy, skupił się na tym, co jest mówione, bo jak wiecie, inny robi za was robotę pchania wózka, to wtedy te myśli tak łatwo odpływają, a teraz kiedy się skupiacie, że jesteście tu i teraz, to też trochę lepiej przeżywać tę drogę krzyżową. Prądu dostarczyło mi naprawdę jeszcze z nadmiarem, bo jak wychodziłam, miałam 9 światełek, a teraz mam 5, więc tak naprawdę straciłam 4 światełka, gdzie przeszłam całe miasto 2 razy, więc myślę, że chyba to jest dobry wynik. Jestem naprawdę siebie dumna, chociaż nie będę ukrywać, że denerwowałam się strasznie, bałam się strasznie i teraz czuję takie zmęczenie, bo jednak emocjonalnie trochę to przeżyłam. I teraz już wiem, że będę się przełamywać coraz bardziej, bo też już nabrałam trochę więcej pewności siebie i się cieszę. Myślę, że w tym momencie zakończę już tego vloga. Wiem, że pewnie liczyliście na jakąś relację. Jeżeli pojawiły się jakieś zdjęcia na stronie parafialnej, na których nie widać, to może gdzieś tutaj wstawię. Chciałam też powiedzieć, co mam na ustach, bo jest to pomadka z Slicka. Stosowałam właśnie matową z Slicka i to jest kolor Chubby Cheek. I niestety, zobaczcie, on jest tutaj taki ładny, pudrowy róż, taki no brudny róż, ale na ustach wychodzi dość ciemnie. I niestety mam go już wiele godzin na ustach i czuję po prostu, że mają ze sobą wiórem. Musiałam użyć jeszcze skrupi balsam. Dodatkowo też, niestety nie wiem co się dzieje, ale jak użyłam jakiś czas temu, było ok, bo tylko raz testowałam. Teraz zaczął mi się tutaj niestety za dużo nabierać na ten pędzelek i też nawet tak trochę wydawać tutaj u góry. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś stopera, czy co, nie wiem o co chodzi. I po prostu trochę za dużo mi się nałożyło, kiedy go nakładałam, musiałam go trochę korektorować i nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale już nie miałam czasu tak naprawdę poprawić, bo koleżanka po mnie przyszła. Ale myślę, że nie wygląda może tak najgorzej, chociaż teraz to pewnie tak, bo mam usta suche jak wiór, więc już nie mogę się doczekać, kiedy je zmyję. Pomadkę bardzo lubię, bo jest wytrzymała, ale muszę na nią popracować. No inaczej, lubię ten produkt, bo mam ładny kolor i jest wytrzymały. Pomimo tego, że jest ciemniejszy, to uważam, że mi pasuje. Ale muszę popracować nad tym, jak go nakładać, bo jeżeli będzie się tak ciężko nakładał, to jednak nie będzie to fajna pomadka, bo kurczę, nie mamy zawsze czasu, żeby, wiecie, wam się pomadka rozlała w każdą stronę twarzy, albo po prostu będę używać konturówki do niej, może bezbarwnej? W sumie to może nie głupi pomysł.
Popróbuję może jutro, czy kiedyś przy okazji. Dobra, ja w tym momencie będę się z Wami już żegnać. Dziękuję za oglądanie tego vloga. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Zapraszam Was na kolejny vlog już jutro. Trzymajcie się, cześć!